Zapraszamy na kulturalne podsumowanie roku. Gośćmi programu są Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Marek Zadłużny, choreograf, twórca pracowni Teatru Tańca, Bartosz Niedźwiedź-Matuszewski, lider zespołu LIN, współzałożyciel klubu Magnetofon, Konrad Paszkowski, dyrektor festiwalu filmowego Solanin i Edward Gramont, ojciec nowosolskiego Teatru Terminus Aquo. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Nasze starania w roku 2017 zmierzały do tego, aby pozyskać środki na modernizację i rozbudowę Muzeum Ziemi Lubuskiej. To wieńczy kilkunastoletnie, czy nawet kilkudziesięcioletnie starania moich poprzedników o rozbudowę naszej instytucji, która, no, mówiąc krótko, pęka w szwach. Dzisiaj mamy już pełną wiedzę na ten temat, że Ministerstwo Kultury i Sztuki będzie dotować naszą inwestycję w 85%, a więc zmieni to diametralnie wizerunek naszego muzeum. Powstaną nowe ekspozycje stałe, myślę tutaj o wystawie prezentującej dzieje Zielonej Góry z uwzględnieniem tych dawnych czasów, ale również i powojennej ciekawej historii naszego miasta. No i pojawi się wreszcie ekspozycja stała pokazująca bogate zbiory sztuki współczesnej. Te zdarzenia, te wystawy, które zaistniały w bieżącym roku, przejdą do historii naszej instytucji. A to za sprawą przede wszystkim dwóch projektów, które realizujemy i które będziemy w najbliższym czasie realizować. Myślę tutaj o projekcie związanym z powstaniem portalu e-usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej, który wprowadza nas tak naprawdę w XXI wiek. Ponieważ po raz pierwszy właściwie pojawią się urządzenia cyfrowe, które, no, podwyższą, że tak powiem, komfort pobytu osób zwiedzających naszą instytucję. Myślę tutaj o interaktywnym muzeum. W przestrzeniach naszych pojawiły się cztery infokioski, które wzbogacają opis prezentowanych ekspozycji. Ponadto zainstalowaliśmy QR kody, bikony, które w odniesieniu do poszczególnych eksponatów dostarczą nam o wiele, wiele więcej wiedzy niż, no, prezentowane tylko same eksponaty z podpisami. Początku chińskiego i tybetańskiego nowego roku, roku ognistego koguta, nagrałem płytę jako N, czyli N jak niedźwiedź, która się nazywa Rok Koguta. Jest to dużo muzyki gitarowej, eksperymentalnej i wydał ją w kwietniu Mateusz Rosiński w Dym Records. Również w lutym zakończyła się praca nad płytą Lina i rozpoczął się ciężki okres negocjacji z polskimi wytwórniami, który zakończył się tym, że właśnie jesteśmy po Polak Potrafi i mamy, no, dostaliśmy właśnie przelew i rozpoczynamy samodzielne wydawanie płyty, co wiąże się też z tym, że rozpoczynamy życie nowego wydawnictwa, bo jakby pojawił się pomysł, żeby, skoro już trzeba wydać płytę samemu, to czemu nie zrobić tego tak, nie przeszedć pewnych szlaków i jednocześnie rozpocząć działalność samego wydawnictwa, które będzie dopełnieniem wszystkiego, co robimy tutaj w klubie Magnetofon. Jeżeli chodzi o scenę ogólnopolską, to wydaje mi się, że przede wszystkim w tym roku wydarzyła się Polska Platforma Tańca. Jest to takie wydarzenie, taka inicjatywa, która skupia i jakby powinna reprezentować wszystkie fenomeny i zjawiska w zakresie polskiego tańca. I to jest wydarzenie, które odbywa się raz na dwa lata. W tym roku właśnie Platforma odbyła się w Bytomiu. No i właśnie ona przede wszystkim skupiła, jakby zaprezentowały się tam
podmioty, artyści, tancerzy, zespoły, którzy właściwie tworzą polski taniec. Oczywiście zawsze to budzi wiele emocji, wiele też kontrowersji i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest na pewno wydarzenie, o którym warto wspomnieć w skali ogólnopolskiej, a zupełnie niedawno, bo w zasadzie parę dni temu wróciliśmy z 21. międzynarodowych spotkań teatrów tańca w Lublinie, gdzie zaprezentował się legendarny zespół Bacheva Dance Company z Izraela, z Tel Awiwu, który jest prowadzony przez Ohada Naharina, jednego z najważniejszych twórców, najważniejszych choreografów, jeżeli chodzi o światową scenę tańca. Spektakle, które zrealizowałem w 70-tych latach, 80-tych latach. Mamy to wszystko w repertuarze. Znaczy nie wszystko, ale na 260 realizacji 60 tak spokojnie pykamy w ciągu roku, nie? Różnych spektakli. Wznawiamy, zapominamy, wznawiamy, wracamy. Myślę, że pewien rodzaj literatury, jeżeli był ważny, pewien rodzaj spojrzenia od strony formalnej czy warsztatowej był dla nas ważny, zostawiamy to. Ja się cieszę, że władze po 89 roku nie robią mi problemów. Wcześniej miałem duże problemy, bo robiłem jakieś takie spektakle typu Tyrania, Amnestia, Prosto w twarz, Poemat o zbędzie świata. I to nie chodziło o to, że nikt z tych oficjeli generalnie nie chodzi na te spektakle, tylko tytuły ich drażniły. Ameryka, Szkoła Czarowna, co wy tam robicie, co wy pokazujecie? Prezydent miasta już na początku swojej kadencji mówił o panu Władimirze Tyszkiewiczu, przychodził tu i testował nas. Chciał widzieć, co robimy. On był ciekawy. Zobaczył prawie 10 spektakli, bo widziałem go w różnych okolicznościach, że był na sali, był w plenerze. No i potem, okej, róbcie ten swój teatr. No i jesteśmy od 2005 roku samodzielni, czyli działamy jako stowarzyszenie, już nie pracuję w żadnym domu kultury. Nie jesteśmy placówką miejską, ale z miastem współpracujemy non-stop, więc jak jest jakiś pomysł, to ja zawsze mówię, jestem z tego miasta. Super fajnie by było, jeżeli już by się w Zielonej Górze otworzyła scena dodatkowa scena dla zespołów właśnie takich innych niż zawodowe, bo ponieważ obecnie jest tylko ciągle scena w Lubuskim Teatrze, na której i my troszeczkę jakby nie mamy się gdzie prezentować tutaj w okolicy i dlatego często właśnie słyszymy takie głosy, że ej, dlaczego nie występujecie w Zielonej Górze, w ogóle nie można was nigdzie zobaczyć, a my rzeczywiście troszeczkę częściej występujemy gdzieś nawet w okolicy, powiedzmy w Nowej Soli jest nam się łatwiej zaprezentować niż generalnie tutaj, ponieważ nie mamy sceny, ale mam nadzieję, że w tym roku się to wydarzy, ponieważ buduje się i otwiera się nowy Dom Harcerza, tam ma być duża scena, więc mamy nadzieję, że teraz będzie nam po prostu dużo łatwiej generalnie, żeby móc jakby organizować te występy i się prezentować. Wystawa, która w moim odczuciu była hitem tegorocznym, była to prezentacja blisko 30 obrazów Jacka Malczewskiego. To pierwsza historyczna wystawa tego artysty w naszym muzeum, która spotkała się, można powiedzieć, z ogromnym zainteresowaniem społeczności nie tylko Zielonej Góry, ale regionu, ale również Polski, bo informowały o tym ogólnopolskie media. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, ponieważ po raz pierwszy właśnie w historii Zielonogórskiego Muzeum musieliśmy reglamentować zaproszenia na wernisaż. Kolejka stała po prostu do sali, gdzie te obrazy były eksponowane, bijąc rekordy frekwencji. Przez niespełna 2 miesiące zwiedziło tę wystawę ponad 6 tysięcy osób.
dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja trwająca jeszcze Sławka Czajkowskiego, pokazująca jego najnowszą produkcję. Artysty, który tutaj się wykształcił w Zielonej Górze, a który rzeczywiście w tej chwili związany jest z Warszawą i tam mieszka i tworzy. Dużo gości takich, którzy przyjechali z Polski, z całej Polski, z tym najważniejszym, czyli z Jerzym Szturem, ale także skład jury, goście dodatkowi, Przemysław Busz, Małgorzata Brama, Ryszard Jaźwiński z Trójkoła Filmowego, który też przyjechał z Warszawy specjalnie na Solanina po raz pierwszy i też twórcy filmowi, w takiej liczbie zadowalającej. Co prawda ja zawsze czuję niedosyt, że nie wszyscy laureaci przyjeżdżają do nas, nie wszyscy twórcy, którzy startują w konkursie. Co się okazuje, twórcy filmowi, którzy nas wygrywają w tym samym czasie kręcą swoje filmy. I w tym roku chyba padł rekord, że prosiliśmy tych ludzi, którzy reżyserów, którzy otrzymali nagrody, żeby do nas nagrali się po prostu z podziękowaniami. I większość tych nagrań pochodziło z planów filmowych, z nowych planów filmowych, które powstaje. Przesunęliśmy festiwal tydzień później, czyli na ostatni weekend wakacji, a jednak i tak jest to jeszcze termin produkcyjny. Na pewno czekałem na film Mr. Gaga, który właśnie opowiadał o twórcy Bacia Badens Company, tego zespołu, który zaprezentował się w Lublinie. I jakby to on właśnie miał premierę w roku ubiegłym. I wydaje mi się, że na pewno warto go obejrzeć, polecić i przybliżyć właściwie sobie postać tego zespołu i tego choreografa. Duże wrażenie zrobiła na mnie tegoroczna Złota Palma w Cannes, czyli The Square. Super chyba taka zabawa z konwencjami życia społecznego XXI wieku, czyli konsumpcjonizm, sztuka nowoczesna i też taka formy też PR-owskie tego, co gdzieś tam się łapiemy za głowę, co sami robimy i myślimy, że to jest fajne, że to nam zapewni lajki, popularność, zasięg, ale mocno jesteśmy pogubieni tak naprawdę, tak ludzko. Chciałbym tutaj podzielić się lekturą książki, po którą sięgnąłem z uwagi na bohatera, czy dwóch bohaterów. Była to książka Magdaleny Grzebałkowskiej, Beksińscy portret podwójny. Poświęcona z jednej strony znakomitemu, wybitnemu, niestety nieżyjącemu już fotografikowi, ale także znakomitemu malarzowi, dość kontrowersyjnemu, bo myślę, że w odniesieniu do mrocznej twórczości Zdzisława Beksińskiego możemy tutaj znaleźć tyleż zwolenników jego malarstwa, jak i przeciwników. Ale przede wszystkim był to bardzo interesujący człowiek i ostatnio nie tylko ukazała się właśnie książka Magdaleny Grzebałkowskiej, która pokazuje właśnie z jednej strony portret Zdzisława Beksińskiego ojca i portret neurotycznego syna, jakim był też dziennikarz muzyczny i prezenter Tomasz Beksiński, i ich te wzajemne relacje w poszukiwaniu miłości, prawda, takiej rodzicielskiej. To bardzo, bardzo ciekawy problem. No i to wszystko było zderzone też z możliwością obejrzenia filmu, prawda? Ostatnia rodzina ze wspaniałą kreacją Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika, który odgrywał Tomka Beksińskiego. No i wreszcie cały zespół wideo dziennika, który realizował przez swoje życie Zdzisław Beksiński, który został również upubliczniony. I te wszystkie, myślę, tę lekturę tej książki, ogląd tych dwóch filmów, chciałem zdężyć ze swoimi wspomnieniami, jakie wyniosłem ze spotkania ze Zdzisławem Beksińskim, ponieważ w latach 80. miałem okazję być na Sadybie, w bloku przy ulicy Sonaty, gdzie artysta mieszkał, tworzył. No i było to rzeczywiście przeżycie, które trwa w mojej pamięci do dzisiaj.
Największym wydarzeniem był dla mnie, jako fana zespołu Łoskot, jego reaktywacja. I chyba w ogóle to wydarzenie mocno wstrząsnęło na scenie muzycznej, bo widzę, że Łoskot pojechał w genialną trasę po większości dawnych wojewódzkich miast i przeróżnych przemiłych lokalach, klubach, domach kultury, teatrach. Zagrali świetny koncert na festiwalu, a reszta już poszła po prostu za falą. Bardzo się cieszę, bo byłem zawsze fanem wszystkich projektów Mikołaja Czaski i wszystkich zespołów Piotra Pawlaka i Macia Morettego i Olo Walickiego, a oni w czwórkę razem, znowu razem po latach, to dla mnie było coś naprawdę fenomenalnego. Z debiutów, czy też można powiedzieć z młodych zespołów, bardzo mi się podoba nowa płyta zespołu The Fruitcakes. Są to 20-latki, którzy grają rasową muzykę z lat 60. Robią to pięknie, po beatlesowsku, przepiękne melodie i przepiękne analogowe brzmienia, w które włożyli bardzo dużo pracy. Zresztą pomógł im Maciek Cieślak, znany ze Ścianki i wielu innych projektów. Także muzycznie jest bardzo ciekawie. Cieszę się, że na polskim rynku też wyszły trzy płyty z Gorzowa, bardzo ciekawe. Mianowicie pojawiła się Sójka, czyli Iwona Król, pojawiła się Kobieta z Wydm, czyli Błażej Król z Iwoną i z Mateuszem Rychlickim. I podoba mi się projekt 760, którym Żółte Kalendarze zrobiły razem z dziećmi z Gorzowa. Bardzo ładne piosenki. W zasadzie o płytach, które się pojawiły, mógłbym bardzo dużo powiedzieć. Cieszę się, bo uważam, że mamy wręcz klęskę urodzaju. Nie jestem w stanie przesłuchać całej muzyki, która pojawiła się w tym roku. Spada, zagłuszając ostatnie zdanie. Smaga zimnym, a gdy przestanie, wyblakniesz. Ale mocy nie trać. Cały czas jakby jestem pod wpływem gdzieś tam zespołu The Dumplings. Bardzo, bardzo ich lubię i bardzo oni do mnie trafiają jako taka dobra gdzieś polska muzyka świeża i płyta Nał Osiecka, czyli nowe wydanie, jakby nowe interpretacje właśnie utworów Agnieszki Osieckiej. Płyta związana jest z jazzem, bo jak Państwo wiecie, w muzeum realizujemy z powodzeniem cykl jazzującego muzeum. W tym roku mieliśmy koncert takich znakomitości jak Laura Szafran czy Adam Makowicz. To również rekord frekwencji, prawda? Sala witrażowa, gdzie ten recital się odbywał, pękała w szwach. Dlatego też taką moją ulubioną płytą, po którą sięgnąłem, była płyta dwóch autorów. Jana Młynarskiego, syna zmarłego w tym roku Wojtka Młynarskiego, znakomitego autora tekstów i wykonawcy, który, myślę tu o Janie, jest perkusistą, ale również znakomitym wokalistą. No i współautorem tej płyty jest Marcin Masecki, młody 35-latek, znakomity pianista, który rzeczywiście zaaranżował tę płytę, a jej repertuar odnosi się do jazzowych utworów, które powstały w okresie międzywojennym i były autorstwa tak znakomitych kompozytorów jak Jerzy Petersburski, Henryk Wars, czy Adam Aston, który te piosenki wykonywał. I to jest rzeczywiście pokazanie tej naszej skarbnicy, tych otworów, w sposób dynamiczny, nowoczesny, na miarę czasów. No i tutaj właśnie rzeczywiście ukłon w stronę Marcina Masyckiego, którego chciałbym zobaczyć jako solistę przy okazji realizacji naszego cyklu jazzującego muzeum w tym roku. A ja dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. A ja dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda.